Witam wszystkich wiosłoceńców kolejnej herbaty to jabłkowej, czajnej, czystej ponownie. Jak mówiłem, właśnie tych czajnych, czystych mam właśnie kilka do przetestowania. No i teraz czas na kolejną z nich, czyli właśnie kolejną herbatę Dimy z tej serii ich ekscepcjonalnej. I w tym przypadku jest to Mahayadza Yezeif Assam, tak się ta herbata nazywa. I właściwie jest to herbata Assam. O tyle właśnie ciekawie, gdzie ja właściwie z herbatą Assam nie miałem jeszcze do tej pory żadnej styczności. A więc w sumie też ciekawie będzie właśnie po prostu spróbować herbaty Assam. Zwłaszcza też w sumie, jeśli chodzi o Assam, to niedługo będę chciał właśnie czyste sobie popróbować herbaty assamskie. A teraz właśnie mam także tą torebkową, gdzie oczywiście po torebkowych herbatach nie ma się co bardziej czegokolwiek spodziewać co do powiedzmy poznania jakiegoś takiego smaku herbat Assam. No ale tak czy inaczej, może jakoś to powiedzmy troszeczkę inaczej będzie smakować. No zobaczymy, zobaczymy. Jestem ciekaw, co z tego będzie, a więc sobie to sprawdzimy. Właściwie nic więcej, szczerze mówiąc, do powiedzenia na wprowadzenie nie mam, a więc zacznijmy i przyjrzyjmy się opakowaniu i zobaczmy, co my tutaj mamy. A więc dobrze, w takim razie, jak widzicie, z przodu mamy tylko grafikę promującą, na górze opakowania nic szczególnego nie mamy, z tyłu opakowania mamy tylko dane importowe w innym języku, po bokach mamy opis po angielsku oraz po polsku, a więc przeczytajmy sobie to po polsku. Tradycyjna, klasyczna, czajna herbata indyjska Assam pochodząca z tak zwanego drugiego zbioju. W nawiasie mamy second fias. Łagodna i jekka. Charakterystyczny dla upraw assamskich słodowy smak w pełni ujawnia się w końcówce. Subtelna i wytwojna herbata na każdą porę dnia. No dobra, czyli w sumie najciekawsze informacje, które tutaj mamy, to, że mamy tutaj słodowy smak. Ja w sumie ze słodowym, powiedzmy, smakiem nie miałem jakoś jeszcze dużo chyba do czynienia, bym powiedział. Słód ogólnie odnosi się, zdaje się, do różnych takich, powiedzmy, zbóż, zdaje się, zasuszonych, czy jakichś takich, powiedzmy, zbóż. I jakoś akurat w herbatach jakoś bardziej tego, powiedzmy, smaku nie kojarzę. Powiedzmy, a i tak inaczej mamy tutaj słodowy smak. No i w sumie jest informacja, że jest to herbata z drugiego zbioju. Łagodna i jekka także jeszcze. Czyli powiedzmy, że teoretycznie powinna być to też taka herbata o słabej mocy, małej. No to zobaczymy już. No i na samym dole mamy także oczywiście składniki, sposób przygotowania. A więc tak, mamy tutaj jeszcze datę ważności od 4.2018. To w sumie już nie ma tak dużo. Nie zostało aż tak dużo, bo w sumie 2 miesiące. Mamy tutaj 40 gram herbaty, 20 piramidek po 2 gram. Sposób przygotowania to jest typowe kopiuj w K-Dimy, czyli 100 stopni, 220 ml, 3-5 minut parzenia. Gdzie ja ponownie sobie standardowo te torebkowe będę parzyć w moim kubku około 350 ml. No i na początek zjebimy sobie ją w 3 minutach. No i w składzie mamy czajna indyjska herbata Assam Yeast FBOP, czyli Fiało Jebioken Orange Pico, gdzie nie wiem, czy to ma znaczenie w przypadku herbat szypanych, no ale mamy Fiało Jebioken Orange Pico. No i składniki czajna indyjska herbata bez dodatków. No i to wszystko w sumie. Jeszcze tam dane importowe mamy i to wszystko. A więc dobra, utwórzmy sobie i sprawdźmy, co my tutaj mamy. Aha, ja sobie nożyczek nie wziąłem. Nie przygotowałem dzisiaj. Ach, no tak. I na tym oczom ukazuje się ich niezaktualizowana UJ-ka, której oczywiście nie potrzebuję. Herbata zapakowana w hermetycznym opakowaniu. W środku oczywiście nic więcej nie ma. Tylko żebym ja tego sobie znowu nie uciął tak jak ostatnio, może trochę wyżej. No i jak to pachnie? To w ogóle prawie faktycznie sobie uciąłem. No, tak całkiem też ciekawie. No słodko zdecydowanie, to jest taka słodycz naprzód wysuwa. Chyba mi się też to tak złowo kojarzy jak ta w sumie poprzednia czysta czajna herbata. No i w sumie to wszystko, co jestem w stanie tu powiedzieć. Ma taki całkiem przyjemny, słodkawy zapasek. Troszeczkę sobie tak też złowo kojarzy, a jeno... Jednak inaczej pachnie, inaczej tak po prostu. Nie ma tego zapachu jakoś bardzo dużo, tak bardziej jest ten zapach jekki, taki słaby, ale całkiem przyjemny. Tego nie będziemy już więcej potrzebować opakowania. O, właśnie, wiecie co, jak tak sobie wsadziłem to w sumie tutaj do mojej szafki, gdzie obok właśnie mam pudełko Lipy,
To skojarzyło mi się faktycznie ze w sumie to z lipą, nawet ten zapasek taki nawet podobny jest. W sumie tak, taki troszeczkę lipowy. No i dobrze, nasa to jebka. Co tu więcej widać? Chejbata nie jest zupełnym pyłem, a jest zdecydowanie drobno skruszona standardowo. Ale dobra, tak czy inaczej. Ja zabieram się za zaparzenie i widzimy się właściwie za 20 minut. Tak, widzimy się za 20 minut, jak mi się chejbata zaparzy oraz także ochłodzi. No dobra, na snapę mamy gotowy. Listy się w sumie nawet tak całkiem mocno rozwinęły. I pachną w sumie dość słodko. No i w sumie napaj też ma całkiem taki nawet przyjemny kolor, taki bardzo czerwonawy. No i tak czy inaczej, ja oczywiście sobie teraz czekam jeszcze tutaj do 20 minut i widzimy się za chwilę. Właściwie to nie aż tak za chwilę, bo 20 minut w sumie prawie. No i dobrze, na snapaj mamy gotowy. Kolor jest w sumie troszeczkę bardziej pociemniałbym powiedział, po około 20 minutach. Pachnie to w sumie bardzo podobnie co sus właściwie. Tak słodko specyficznie. Troszeczkę też mi się to tak złowo kojarzy właśnie jak ta poprzednia hejbata, ale to jednak nie do końca jest to. Bardziej ma taki właśnie słodki, troszeczkę, może faktycznie trochę miodowy, taki troszeczkę miodowo-kwiatowy, przyjemny zapasek. No dobra, to spróbujmy jak to smakuje. Całkiem nawet ciekawie. Faktycznie jest dość słodka i faktycznie w smaku też ma taki troszeczkę słodkawo właśnie miodowo-kwiatowy smaczek trochę. I faktycznie ma w sobie też coś takiego złowego, jak ta poprzednia czysta hejbata. No i ogólnie ma też w sumie swojego troszeczkę specyficznego smaku. A ogólnie bardzo mi się ona kojarzy jak coś takiego pomiędzy tymi dwoma ostatnimi czystymi hejbatami. Jak pomiędzy tą hejbatą, nie pamiętam jak ona się nazywała, Perfect Seion chyba, z tej serii Exceptional, co właśnie z tukiem mi się tam takie migdałowe smaki kojarzyły. A pomiędzy właśnie tą ostatnią hejbatą, z tym takim złowatym smakiem nieszczególnym, to kojarzy mi się właśnie to teraz jak coś pomiędzy tamtymi dwoma hejbatami czystymi. A jest całkiem topia, jak na pierwsze takie spróbowanie. Moc napaju tylko zdecydowanie nie jest taka, jak opisywali, że jest taka delikatna, słaba. Nie. Moc napaju zdecydowanie aż taka słaba nie jest. Ta poprzednia czysta hejbata o złowym smaku była zdecydowanie słabsza i delikatniejsa. Ta powiedziałbym, że ma taką troszeczkę średnią, powiedzmy, moc. Mieliśmy także ten słodowy smak, a ja właśnie nie wiem właśnie, jak właśnie takie słodowe smaki smakują. Więc nie jestem sobie w stanie tego, powiedzmy, tak słodowo porównać. No i zdecydowanie mamy tutaj taki troszeczkę inny smaczek. A i w sumie jest chyba ta zdecydowanie taka troszeczkę czerpka. Jak się właśnie bierze łyczek, powiedzmy, i trzyma w buzi, to właśnie po chwili, w momencie posmakowania oraz przełykania, to na języku się taka troszeczkę czerpko wysuwa. Może też minimalnie gorączkowa i błyskawa, powiedzmy. Tak, może troszeczkę faktycznie też minimalnie. No i smakuje całkiem ciekawie. Czy będzie mi się ona podobać, powiedzmy, jak już przez dłuższy czas będę ją pić? Nie wiem, nie wiem. Troszeczkę jednak za bardzo mi się tak złowo to skojarzy, jak ta poprzednia hejbata, taki trochę podobny smaczek jakby. A więc nie wiem, czy ostatecznie będzie mi się to podobać właśnie. Na pierwsze spróbowanie jest całkiem taka przyjemna, ale czy po dłuższym czasie właśnie mnie to zachwyci, nie wiem. Ta poprzednia hejbata właśnie tak samo. W pierwszym spróbowaniu była nawet ciekawa, a ja ostatecznie piło mi się ją naprawdę bardzo zje. Ale dobra, wypiłem powiedzmy połowę kubka, a więc drugą połowę kubka sobie standardowo posłuchmy, żeby sprawdzić, jak po prostu z cukrem się ta hejbata łączy. Bez cukru bym powiedział, że jak najbardziej można ją na spokojnie pić. Jest w miarę słodka, nie jest jakoś też bardzo gorzka, ani jakaś taka. Ani za spokojnie bez cukru można pić. Ale i tak zobaczmy, jak się z cukrem połączy. Powiedzmy z taką mniej więcej łyżeczką cukru, co jak na połowę kubka jest całkiem sporo, a ja. No niech będzie. No więc dobra, jak to w takim razie smakuje z cukrem? No, zdecydowanie łyżeczka cukru to jest za dużo na połowę. Za słodkie się zrobiło. Nie jestem pewien, jakoś tak dziwnie się połączyło. Napar zrobił się jakoś tak dziwnie bardziej ciężki w konsystencji. Z jednej strony chciałbym powiedzieć, że właśnie cukier tutaj nic nie dał, w żaden sposób tego smaku nie zmienił, właściwie pozostało takie same, a jednak coś tutaj jest takiego z takiego innego jednak w smaku teraz. Powiedziałbym jednak, że tak czy inaczej się cukier aż tak dobrze nie połączył, bo jednak no, nie czuję jakiejś takiej wprost wyczuwalnej i znacznie większej zmiany tutaj w smaku. No i dobra, tak czy inaczej, to by było w sumie na tyle właściwie. Pierwsze wrażenia, powiedzmy, są takie w miarę pozytywne. Nie powiedziałbym, co prawda, że jakoś mnie to nadzwyczaj zachwyciło,
No i powiedzmy, że tak jeszcze w miarę okej się wydaje. Chociaż mam wrażenie, że jednak może po większym piciu faktycznie nie będzie mi się ta herbata podobać jakoś bardziej. Oczywiście ja sobie będę ją pić, testować w różnych wersjach. No i na sam koniec Wam to oczywiście podsumuję. A więc widzimy się w ostatecznym podsumowaniu i do zobaczenia.